Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Deadplate. Moi drodzy, seria ta jest wyczekiwana na moim kanale z w sumie powodu jednej osoby, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc stwierdziłem, że w sumie czemu nie, troszeczkę nam się te gry teraz porozsuwały. Jeżeli chodzi o Little Goody Two Shoes, mam lekką przerwę, bo tam jest ciężki język, a ja nie mam ostatnio czasu i nawet nie chcę się tego zbytnio nagrywać. Ale będzie, obiecuję, że będzie. Będzie na bieżąco, nie będzie tylko Subnautiki, spokojnie. Nie miałem tam czasu chyba w piątek nagrać nic. Jakoś tak. Aczkolwiek to zbliża się specjalna 2000, więc zrobimy sobie jakieś Q&A. Być może też powiem wam, dlaczego nie mam czasu. Jak teraz wygląda moje życie, co robię. Być może pokażę nawet studio do nagrywania, zobaczymy. Zobaczymy. No i moi drodzy, ogólnie czym jest Deadplate? Deadplate bardzo przypomina mi naszą słynną grę na tym kanale. Bardzo słynną grę, która w tej chwili jest jeszcze pisana. Jest jeszcze pisana. Oczywiście Ashley. Jak to się nazywa? The Coffin of Andy and Layli. Nie Ashley. Andy and Layli. No właśnie. I gra jest bardzo podobna, dodatkowo jest z Itch.io, czyli to jest gra darmowa. Jest to gra darmowa, można sobie oczywiście ściągnąć, wystarczy uznać sobie na Itch.io. Tylko no problem jest taki, że jest w języku angielskim, więc oczywiście to moje tłumaczenie będzie. To możecie być pewni, nie musicie tym przejmować, będę wam czytał jak głupi najęty. No i moi drodzy, gra nie jest długa, podobno nie jest jakaś tam super długa, więc myślę, że szybko sobie przejdziemy. Oprócz tego, że gra jest oczywiście 2D, tak jak nasza słynna gierka, no to ta gra, mimo iż wydaje się dosyć taka prosta, ma w sobie elementy RPG, horroru i visual novel. Więc no, ogólnie będziemy tutaj kierować Rodim, który w 1960 roku we Francji musi zarobić jak najwięcej pieniędzy w tydzień w bistro, w którym jego szef tam Vince sobie operuje. Więc mam nadzieję, że spodoba wam się ta historia. Jest delikatnie widać to okno takie mniejsze, ale to nie jest naprawdę moja wina. Chociaż może spróbuję wam to jeszcze rozszerzyć, ale nic nie obiecuję. Poczekajcie sekundę. Tylko zaraz jak się okaże, że jednak zepsułem. Zepsułem, fuck me. Dobra, słuchajcie, zróbmy to w ten sposób. O, może będzie trochę szerzej? Może będzie trochę szerzej? Bardziej się nie da. Bardziej się nie da. I tak już wyjechałem sporo poza size'y. Dobra, myszka won. Ja sobie już tam próbowałem, ale widzę, że mi tu nic nie zaliczyło, bo tutaj mamy do wyboru trzy opcje. Dobra, ta gra jest oczywiście dziełem fikcji. Może zawierać śmierć, krew, gore, przemoc i tym podobne. Mamy również controlsy, ja gram na padzie, więc klawisze są troszeczkę inne. Widzę, że w tym jest też sprint. Dobra, no i mamy tak. Pokażcie o godzinie 5, mamy tutorial. Mamy o godzinie 6:30 rano, to już skipujemy tutorial, ewentualnie auto progres. Dobra, bierzemy 5 rano. O, niemożliwe, rzeczywiście pojawiłeś się na szkoleniu. To również o czasie. No, prawie. Okej, jest to bardzo poszukiwane stanowisko, więc bądź wdzięczny, że w ogóle czerpiesz korzyści z tego, że powiedziano ci, jak wykonywać swoją pracę. W twoim CV znalazło się wiele stanowisk pracy w branży usługowej, więc zakładam, że część z tej wiedzy już znasz. Chociaż zdecyduję się zignorować tempo zdobywania nowych stanowisk. Hej, 28 stanowisk pracy w branży usługowej na przestrzeni 7 lat robi wrażenie, jeśli się nad tym zastanowić. A jeszcze mniej imponujące, jeśli się nad tym zastanowisz więcej niż 5 sekund. Ale w przypadku tej pracy prawdopodobnie już wiesz, jak usadzać klientów. Podejść do kasy i po prostu poprowadzić ich do odpowiedniego stołu.
A pamiętaj, ile osób chce dany stolik. Nie chcę, żeby duża grupa zatłoczona, czy duża grupa tłoczących się osób była wokół prywatnego obszaru. Prywatny obszar, czy to jest jakiś prywatny obszar? Dobra, mamy w ogóle dzień 0, mamy 0 na 300 euro. Jest to jakiś private area? Nie, chyba nie. Chyba tu nic takiego nie ma. Dobra, mamy tu jakiś sprint? Tu się aplikacyjnego. O, dobra, tu jest sprint. Dobra, super. Dzień dobry pani. Stolik do dwóch, proszę. Jasne, jasne. Nie ma problemu. Mamy was tutaj. O, dobra robota. Poświęcą chwilę, aby zobaczyć, co dziś serwujemy. Kiedy będą już gotowi, odłożą menu, a ty pójdziesz ich zapytać. A tak naprawdę, co dziś serwujemy? Ogólnie nasi klienci nie wybierają tego, co jedzą. Zamiast tego my to robimy. Rygorystyczne menu, które zmienia się codziennie. Wiedziałbyś to, gdybyś przeczytał wywiad, taki początkowy. Och, tak, przejrzałem to. Dobra. Dobra, mamy już... wiemy, co oni chcą. Dobra, chciałbym appetizer. Czyli przystawkę. Gdy już dowiesz się, co chcą klienci na posiłek, przynieś go do znacznika między oknem a drzwiami. To wyślę go do kuchni. Okej. Kucharze rozpoczną pracę od razu w dowolnej kolejności, ale pamiętaj, że priorytetem jest gotowanie deseru, głównego menu, czy głównego jedzenia, the side? Nie, to jest taka pseudo przystawka. To jest troszkę coś innego niż appetizer, ale takie, wiecie, danie pierwsze, nie? Główny posiłek, no i oczywiście appetizer. Dokładnie w tej kolejności. Nie przeszkadzaj ani nie rozpraszaj żadnego z kucharzy, jeśli trwa to zbyt długo. Dobra, ty co chcesz? Take order. Dobra, też chcę appetizer. No i widzimy w prawym rogu, że mamy dwa razy A, tak? Waiting. Oczekiwanie. Chcę wejść? Okej. Po zakończeniu zamówienia znajdziesz go w okienku. Odbierz zamówienie i zanieś je do klientów. Kolejne proszę. Tu jakaś muszka lata, cholera. Fu, wąt mi stąd. You got appetizer. O, jakoś się w pesy spadły. A, nie możesz trzymać więcej niż jeden talerz. Co tu się dzieje, halo? Dziękuję. U mnie w pesy spadły. Film zadziałał. Poczekajcie, bo ja tu renderuję jeszcze jeden film. Ale nie, no to w sumie nic się z tym nie dzieje. Nie wiem, czemu się tak stało. Dobra, kiedy już skończył z przekąską, poproszę o więcej, gdy wrócisz. Nie każ im długo czekać. No serio, jakieś dziwne FPS-y spadły. Gdzie tego nie widać. Taką nadzieję. Okej, faktycznie. Coś chcą. Dobra, chcieliby główny posiłek. I również główny posiłek. Chcę im przeszkodzić. Nie mogę im przeszkodzić. Oszustwo. Następny, proszę. Jezu, nie mogę celować. To muszka mnie irytuje, no. Teraz cię zapierdzielę. Dziękuję. I kolejny. Main. Dziękuję. Okej, kiedy będą już gotowi na rachunek, podejdź za radę, aby ich wykosztować, aby ich podliczyć. Tutaj są twoje pieniądze, zarobiłeś 200 euro. Większość klientów prosi o pełny zestaw. Przystawka, dodatek mięsny, czy dodatek posiłkowy i deser. Kiedy już skończył posiłek, pamiętaj o posprzątaniu stołu. Nie chcę, żeby goście myśleli, że sobie bałagan na widoku. No dobra. Clean up. Mianek jest pełny. Czyżbyś nie mógł posprzątać stołu? W takim przypadku koszt prawdopodobnie jest pełny. Idź do kuchni, żeby sprawdzić. Śmieci będą na prawo od tylnych drzwi. Dobra, mi dwa razy nie trzeba powtarzać. Są śmieci. Ach tak, wygląda to, że są. Jeżeli nie możesz posprzątać stołu, oznacza to, że nie ma dokąd wyrzucić resztek. Zbierz śmieci i wynieś je do alejki za kuchnią i je wyrzuć. O, dobra, take a trash.
Bierzmy to. Go outside. Wyjdź na zewnątrz. Coś tu jest? Nic nie ma. Jest pułapka na szczury. Dobra. Kaboom. A tu nie mogę iść. A w ogóle tutaj widzę, że są jakieś... Co to jest? Tam nie mogę iść. Jest zamknięte. Wygląda na to, że jest to biuro Vince'a. Jest zamknięte. Wygląda na to, że jest to zamrażarka w bistro. Spoko loko. Dobra, posprzątajmy ten pierdzielnik. No, posprzątałeś. Okej, okay, pozwolę ci przyjąć kolejnego klienta na własną rękę. Mam nadzieję. Stolik dla jednego, proszę. Bliżej kuchni, żebyś słyszał odgłosy gotowania. Pyk. Appetizer. Pyk. Tu już będzie. Do wydania. Dobra. Dziękuję. Okej, no. Jedz, jedz. Popatrzę się, jak jesz. Popatrzę się, jak jesz. Okej. Czy przypadkiem nie macie pudełek na wynos lub zamówienia, tak jakby jedzenia z wyprzedzeniem? Nie mamy chyba. O, dziękuję, że mnie o tym poinformowałeś. Dobra robota, chociaż staraj się też pamiętać o tonie. Nie chcę, żeby klienci myśleli, że nasza obsługa jest mniej, cokolwiek mniej niż profesjonalna. Ale ja nie jestem profesjonalny. Profesjonalistą, dokładnie. Dawaj, dawaj, zamawiaj. Patrzę się na ciebie. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Chciałbym zamówić główny posiłek, no dobra. Mamy maila. O, to człowieki, wychodzę. What? Czy on sobie poszedł? Okej, prawdopodobnie i tak spodziewał się prędkości na poziomie fast foodu. Chcielibyśmy, żeby tu przychodził. Dobra wiadomość jest taka, że nadal muszą płacić za posiłki, które spożyli. A jeśli jednak szanowny klient straci cierpliwość i odejdzie, prawdopodobnie nie zostawi żadnych napiwków i nie będzie płacił za dalsze posiłki. W twoim najlepszym interesie jest to, aby do tego nie dopuścić. Ale to zostawiło cię z martwym talerzem. Jeśli inny stół nie chce dokładnie takiej samej kolejności, utkniesz przy tym, dopóki go nie wyrzucisz. Doskonale dobry posiłek poszedł na marne. Aj, zabierz to z powrotem do koszona śmieci. Throw it away. Dobra. No, dobra robota. Może jeszcze coś się wydarzy, ale na razie wydajesz się wystarczająco przygotowany. Za chwilę otwieramy. Wszystko gotowe? Rozpocznij zmianę. No i mamy, moi drodzy, główną grę. Teraz, gdy jesteś już odpowiednio przeszkolony, możesz zacząć faktycznie pracować. Okej, okay, oto nasze menu na dany dzień. Appetizer, main, side i desert. Okej, okay, jeśli będziesz potrzebować, będę z tyłu. Powodzenia. Dowodź klienta, dowodź klienta. Dzień pierwszy tak w ogóle. Oj, nawet sama pani. Stolik do dwójki. Yushiro ma jakiś lak mózgu. Okej, okay. Witam. Appetizer, to samo co wcześniej. Appetizer. Widzę, że już tam mi shift leci. Widzę spokojnie. You got appetizer. Dziękuję. Jedno już sobie niech je. Ty chcesz dla jednego. Ty chcesz dla jednego. Mamy appetizer. Tamten już też chce coś. Appetizer. Już. Main. Appetizer dla tego pana. I FPS-y spadające dla mnie. Nie wiem, co się dzieje. Kolejny main. Dobra, spokojnie. Waiting. Ciężko się gra w to napadzie, powiem wam szczerze.
No czemu mi te FPS tak spadają? Co się dzieje? Main. Dobra. Już chwila. You got main. Thank you. Side. I ty też side? Side. Tamten wybiera teraz sobie, tak? Dziękuję. Też chcę side'a. Też chcesz side'a, tak? Dobra. Deser. Rozumiem, że teraz ty będziesz coś chciała. Aha, kurde, ja się poznałem. Jak głupia mucha mi tu lata koło twarzy. No zaraz jej przypierdzielę. Ty chciałaś to. Też chcesz deser? Deser, dobra. Ty też chcesz deser. Koleżanko, proszę cię bardzo. Deser dla pana. Dziękuję, nie ma za co. To są twoje pieniądze, zarobisz 400 euro. Wow! Dobra, sprzątamy. Proszę pana. I 200, no pięknie. Ale ja się zrobię w tym zarąbisty. Już mam 650-400, no easy. Tylko czemu to jest myszka? Przepraszam za tą myszkę. I wiecie co? Poczekajcie chwilę, bo widzę, że jednak nie jest to dobrze wyskalowane. Kurde, ucieka mi to. Jeszcze nie tu klikałem, nie trzeba. Tutaj obrazu, dopasuj do ekranu, widzicie? Nie widzisz niektórych rzeczy. Nie widzisz niektórych rzeczy. Dobra, no musi być tak, niestety. Będziecie oglądać kwadracik. Lekki kwadracik. No już nikt nie przyjdzie? Serio? Jest tu Vince. Wyrzućmy sobie śmieci przy okazji. Tu i tak nikogo na razie nie ma, więc luz. Trzeba czekać na klienta. Kto to widział? Klient powinien czekać na mnie. Jak tu stanę, co się stanie? Serio? Zero klientów? W ogóle jakieś szyby. Pokażami nie da się gadać. Okej. Jeśli sprawy są zbyt wolne, prawdopodobnie o czymś zapomniałeś. Pamiętaj o potrzebach klientów. Jeżeli sprawy dzieją się zbyt wolno. Żebyś zapomniał? Tą myszkę tu jest? A. Dobra, dzień pierwszy zakończony. Zdobyłeś zielone rollsy cebulowe. Nie wiem, co dodaje. Kurwa, no ta mucha mnie zaraz zirytuje. Ty dziadu! Dobra, mamy gitarę. You worn out guitar. Okej. Na ziemi leżą kawałki pisma, czy pisma, Boże. Znów mi myszka uciekła. Kawałki po prostu listów miłosnych. Na pewno powinienem skończyć to pisać. Kawałki, czy nie listów miłosnych. Listów miłosnych, dobrze tam było chyba. Dobra, nieważne, nieważne. Co my tu mamy? Read it left scroll. A, pogrzeb resztki, okej. Okay. Wszystko się już skończyło. To ostatni raz, kiedy robię płatki. Syf. Okej, okay, zajmę się tym później. Pewnego dnia, w końcu. Kiedyś na pewno. Okej, okay, stary telewizor, najdroższa rzecz w tym apartamencie. Niektóre części ekranu wydają się być rozpieprzone, ale ciągle możesz zobaczyć obraz. Stare gazety. Jest sekcja dotycząca list osób zaginionych. Uuu. Dobra, pudełko pełne nagrań.
Nie mogę się doczekać, aby zagrać się dla niej, kiedy ponownie mnie odwiedzi. Po prostu wiem, że pokocha tę nową kolekcję. Może tym razem nawet nie zaśnie. No, czyli mam jakąś dziewczynę, tak? Okej. Okay. Trzyma lampa. Żarówka wydaje się być zepsuta. Albo spierdolnik. Właśnie mi się film wyrenderował. Dobra. Horse? Koń? Co? Cóż, to rower, ale traktujesz go jak konia za każdym razem, kiedy idziesz na nim do pracy, jedziesz na nim do pracy. Tam coś jest, ale jest zawalone. Brudna szafa. Okej. Okay. W lodówce? Look in the fridge, spójrz w lodówkę. Cokolwiek? Nie, no nic tu nie widzę. Dodatkowo nawet nie mogę wyjść stąd. Słuchajcie, muszę sobie chyba myszką pomóc. Nie wiem, czy się dźwięk przypadkowo nie zwiększył. It happens. Czyżby się dźwięk zwiększył? Nie wiem. Jeżeli, moi drodzy, jest troszeczkę teraz głośniej, to was przepraszam. Sobie wcześniej przyciszałem, ale... Zadzwoń do niej. Dobra, tutaj katalog. Różne przedmioty na różny sezon, bla 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 bla. O, ja pierdzielę. Gates. Zegarek. Możemy sobie kupować różne rzeczy, moi drodzy. Zwiększa customer patience, czyli zwiększa cierpliwość klientów. Zwiększa prędkość gracza. Zwiększa czas pracy. Okej. To też jest ciekawe. Muszę wyłączyć sobie ten program do renderingu. Zaraz do was wrócę. Okej, moi drodzy, już jestem, tylko tak. No ale niestety nie mogę tego robić za pomocą pada, tylko muszę to myszką robić. No i tak, zapałki Black Cat zapewniają swoją niezawodność dzięki jednym spójnym i silnym płomieniom i swoim dyskretnym pakowaniem. Zapewniamy różnorodne luksowe artykuły niezbędne dla współczesnego świata, takie jak zapałki, portfele, zapalniczki, przepraszam, woda po koleniu i więcej. Nie odmawiaj sobie bogactwa na co dzień. Jabłka mi złapała, no ja pierdzielę. Dobra, już chyba jest okej. Okay. Tutaj również jest informacja, ja sobie to przeczytałem przed sekundą, że po prostu to jest coś taka restauracja sześcioletnia. Od 6 lat ona jest prowadzona przez tego naszego szefa. No i że ludzie zauważyli, że w końcu zatrudnił troszeczkę więcej pracowników i że tak naprawdę moi klienci zasługują na większą liczbę obsługi. Mamy również do kupienia trash can, czyli po prostu lepszy śmietnik, lepszy tips jar, czyli lepsze napiwki dla nas. Coś jeszcze? Waiter. A, dobra, kelner 5 euro za godzinę. 5 lat doświadczenia potrzebne. Lokalizacja Ligeo de Saturn. Kucharz dishwasher. Dobra, czy to nas nie interere, ani nie kici. Niechaj tak będzie. Dobra, czy my chcemy po nią dzwonić? Może odgrzejmy sobie resztki najpierw. Okej. Skończyło się na tym, że je zepsułeś, spaliłeś. Powinienem po prostu trzymać... Znaczy, powinienem po prostu zamówić coś na wynos. Albo coś. To samo. Dobra, no to dzwonimy po nią, tak? No bo tutaj... Połóż się na kanapie, spójrz za okno. To może jeszcze to. Wiem, że myszką też nic nie możemy zrobić? Nie. Dobra, zadzwońmy po nią. Do niej. No, odbierzesz czy nie? Wydaje mi się, że chyba jest zajęta. Dobra, to pierdyknij się na kanapie.
Możemy zapisać, ewentualnie skończyć dzień. Zapiszmy sobie, bo wyjść pewnie nie możemy, co? No nie możemy. A może śmieci wyniesiemy? Też nie. Dobra, zakończmy sobie dzień. Dzień drugi. Ekwipunek. Tu chyba też nic nie możemy, chyba że myszką coś trzeba zrobić. Tak, trzeba myszką wszystko robić. Dobra, zacznij zmianę. Przepraszam, jestem spóźniony. Słucham. Przepraszam. Przepraszam. To nie koniec. Co dopiero twój drugi dzień. Już jesteś. Czemu tak wyglądasz? O, ja myślałem, że jadę na rowerze naprawdę szybko, w deszczu wysuszy mnie, gdy jechałem, ale okazuje się, że po prostu wchłaniam jeszcze szybciej tą wodę. Ach, osusz się, nie możesz być widziany tak przez klientów, jak tak wyglądasz. Czy wiesz, że parasole istnieją z jakiegoś powodu? Nie mam takiego. Jezu, dam ci mój drodze powrotnej, żeby to się więcej nie powtórzyło. No, dzięki, ale... Więc jak wrócić do domu bez niego? Mieszkam tutaj. To znaczy w restauracji? Mój apartament jest na górze. O, tak, tak, to ma większy sens, wow. Czy to jakiś problem? Nie, ja po prostu... Czy to nie jest niepokojące? Jakby coś się stało z budynkiem, to wszystko zniknie. Jeśli masz wystarczająco dużo czasu na gadanie bzdur, jesteś gotowy do pracy. Okej. Okay. Appetizer main side dessert. Czyli appetizer to mamy jakiś taki dziwny dzyndzel, czy to jest pokazane? Nie mogę nic zrobić. No to trudno. Może możemy szkoda sobie kliknąć, no ale nie. Dzień dobry. Dobra, dla dwóch. Dla dwojga. Ktoś przyjdzie jeszcze? Nope. Appetizer. Appetizer. By nie jadek, zjadł obiadek. Jestem okrutny. Dziękuję. Też do dwóch? Si. Jeżeli popą. Tamten sobie już je. A ty se nie jesz. Proszę, proszę. Appetizer. Tam to też coś chce. Appetizer. Main. Robi maina, tak? Czy to mi dwa razy robi? Main. Kurwa, który to był main? To był main. Dobra, appetizer. Kurwa, jak się ciężko z tym steruje. Dobra. Main. A czemu appetizer zrobiłem? Side. Main. Side. Main. Side. Ty chciałeś maina, tak? Dziękuję. Mam jeszcze jednego maina, nie wiem po co. I deser. Ty chciałeś side'a. Dziękuję. Side. Ty maina chciałeś, kurde. Deser. Jezu, jak to się wszystko robi szybko. Deser. Ty chciałeś main na pewnie. Dziękuję, proszę. Side kolejny? Deser, dobra. Proszę. Ty chcesz side'a. Ty chcesz deser.
Okej. Okay. I was trzeba rozliczyć. 400 euro, świetnie. Ty chciałeś deser. Proszę. Ty chcesz też deser. Został nam, nie wiem czemu, jeden appetizer. It's full, serio? Dopiero się zmiana zaczęła. No już, zjedliś to, to wypierdal. Jestem okrutny. Teraz, teraz oczekać. Teraz śmieci wynoszę. Dobra, tędy. 400. Trochę tej klienteli nam dzisiaj tu było, tak? Zmiana nam się już kończy. Szef jeszcze nie płakał, że nic nie robimy. Wyrzućmy to wszystko. Dobra, no chyba gotowe, tak? To już chyba mamy gotowe. Dzień drugi zakończony. Shift complete. Zyskałeś Blueberry Crisps, to są naleśniki jagodowe. No okej. Okay. Powinniśmy coś zebrać, bla bla bla. Zadzwońmy do niej. Chyba jest zajęta, tylko ona coś ostatnimi czasami jest non-stop zajęta. Czy ja mogę naprawdę sobie coś tu wziąć, czy nic? Zajebałem sobie pysk. Ała. Zrobiłem muszkę. Patrzcie, jaka wreda, taka wiecie, mała obozówka, nie? Tak, taka meszka wręcz. O, to marzenki zamknięty. A to mogę coś stąd brać, dobra. Ale jednak nie. Pirate. Mamy tylko to. Nic innego nie mogę kliknąć. Dobra, mycha bok. Katalog jakiś nowy. Mamy 500 eurosów. Customer patience, increase time in shift. Może to nie byłoby głupie. Może te tipsy też nie byłyby głupie. Dobra, bierzemy tipsy. Dobra, przedmiot będzie gotowy. Samego rana. Soldauty mamy. Dobra, zostało nam 50 euro, tak? No to idziemy spać. A, zobaczmy przez okno, bo po coś to jest. No kurde, nie wierzę w to, że to jest tak po prostu. Nic nie możemy kliknąć nawet. Czemu? Zobaczcie, czemu tutaj jest zamknięte? No kurde. O nie, czyżby łazienka znów się zalała? To idź tam, kurde. Nie rozumiem tego. Co w inventory? Nic. Nie rozumiem tego. Czemu my nie możemy tego roweru przesunąć? Czyli tak go do cholery jasnej używamy. Okej. Okay. Nic nie możemy z tym zrobić. Dobra, no to idziemy leżeć, no. Zapiszmy gierce. I zakończmy dzień. Mamy nową rzecz. Dobra, increase customer. Tips, zekwipujmy. A rozumiem, że jedną rzecz tylko możemy mieć wyekwipowaną. No ciekawe. Start shift. Dobra, appetizer, main, side i deser. Deser wygląda jak serce. Uuu, dla czworga. O kurde, to będzie ciekawie. I noga ściarła. Jak ja mam cię dojść tam? Ja mogę do tego przejść? Czy to nie ma szans? Dobra, do jednego. A, mamy cztery, dobra, przepraszam.
Mamy 4 faktycznie. Appetizer, czyli 5 appetizerów potrzebujemy. Poczekamy na więcej zleceń. You got appetizer. Dobra. Szybciej, szybciej. Dobra, tobie już damy. Dobra, mamy kolejny appetizer. Dobra, to wszystko chyba, tak? To wszystko już od nas. Ty chcesz maina. Ty chcesz maina, a wy pewnie też chcecie maina wszyscy. Kurwa, czekamy na was jak nie wiem. Masz maina. Dobra, wszyscy chcą maina. Tylko, że nie da się zostawić po prostu tego wszystkiego, żeby to się samo robiło. Zostawmy jedno, żeby jedno było w zanadrzu. Czekają sobie na więcej, wiem o tym. Side. Ale widzę, że przyjęło nam wszystko już teraz. Thank you. Proszę bardzo. I proszę. Również dla was to wszystko. Ty będziesz chciał deser teraz, rozumiem. I chyba jako pierwszy nawet to zrobisz. No właśnie, deser. Niech się deser już robi. Idziemy do koleżków. Oni będą chcieli 4 sajdy. Mamy slajdę, nie kliknąłem sobie kolejnego niepotrzebnie. Ciebie rozliczymy, przyjacielu. 200 euro. No ale ja nie widzę tu, żeby jakiś napiwek był, moi drodzy. Dobra. Ostatni, przedostatni. A nie, 250 mieliśmy chyba. Nie, przepraszam, 200 mieliśmy dopiero. Już jest full. O! O! Ach, to przepraszam, coś jest w koszu. Myślę, że mogę rozebrać torbę, kiedy ją puściłem. Aj, myślę, że to mnie poraniło. Przysięgam, że nie wyrzuciłem niczego, czego nie powinienem. Nie sądzę. Mogę posprzątać ten bałagan. Potrzebuję tylko sekundy. Nie musisz tym martwić. Ktoś inny posprząta ten bałagan. Pozwól mi zobaczyć swoją rękę. Nie możesz obsługiwać klientów z tym. Bądź ostrożniejszy następnym razem. O, jasne. Okej. Okay. Państwo jeszcze sobie nie zamówili oczywiście. No jest dziwny. 4 desery. 4 deserciochy, nie zdążyłem raczej. No, wydaje mi się, że ten chip time by się przydało zwiększyć jednak. Zobaczcie, normalnie brakuje nam czasu. Dobra. Wypierdzielać. Już deser mieliście, no. Dobra. O 700, wow. Dobra, shift complete. Zdobyłeś makaron z... O, z atramentem kowarnicy z krewetkami?
Dobra, zyskaliśmy 800, tak? A, mamy 400. Mamy 400. Zobaczmy, coś możemy kupić ciekawego. Niby ten watch możemy kupić. Zbieram na zapałki. Nie wiem, co zapałki robią, ale sobie zapałki kupimy. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że na trzecim dniu zakończymy. Nie wiem dokładnie, ile ta gra trwa. Wolno się rozkręca. Więc mam nadzieję, że trochę jeszcze nam tego czasu zostało, bo to nie było tak, że wiecie, 5, 6, 7 dni maksymalnie i dupa, nie? Ona ciągle jest zajęta. Moim zdaniem się robi w konia. Czemu my tu nie możemy przejść, do cholery? Czemu my tu nie możemy przejść? Mamy więcej tych rzeczy, no ale nie możemy nic z tym robić. Piwo sobie możemy... nie możemy nawet wziąć. Freezer is empty. Tu też jest wszystko pozamykane. Kurde! Wszystko jest pozakończane. Nie ma jak tego zrobić. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Zobaczmy jeszcze przez okno. Też się nic nie dzieje, nic się nie zmieniło. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grand Theft Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Deadplate. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej.